Historie opisane w czterech Ewangeliach nie są ze sobą spójne. Zawierają szereg różnic czy sprzeczności, co jest wykorzystywane przez sceptycznych badaczy. Simply read Mark's account of Jesus' death and then read John's account of Jesus' death and make a list of everything that happens in both and compare your lists. You will find that there are stunning differences. Najlepszym tego przykładem jest śmierć Judasza. Według Ewangelii Mateusza ten powiesił się na drzewie, zaś według Dziejów Apostolskich upadł głową w dół. Jeżeli jednak przyjrzymy się innym dziełom starożytności, zauważymy, że takie różnice nie były niespotykane. Jak zauważa badacz Nowego Testamentu Craig Bloomberg, standardowe prace na temat życia Aleksandra Wielkiego opierają się na różnych źródłach. Najstarsze, wciąż istniejące, pochodzą od Plutarcha i Ariana, którzy pisali pod koniec pierwszego i na początku drugiego wieku. Jednak istnieje wiele miejsc, w których ci dwaj greccy biografowie wydają się sobie zaprzeczać. Uderzająca analogia do problemu czterech Ewangelii pojawia się w przypadku czterech zachowanych relacji o tym, jak Juliusz Cezar przekroczył rzekę Rubikon. Mamy przypadek podobny do samobójstwa Judasza. Pewne dzieło donosi nam, że Gaius Cassius, jeden z zabójców Cezara, miał popełnić samobójstwo, rozkazując swojemu wyzwoleńcowi ściąć go mieczem. Jednakże drugie dzieło stwierdza, że Cassius sam odebrał sobie życie tym samym sztyletem, którym zamordował Juliusza Cezara. Chociaż wydaje się, że jest to po prostu sprzeczność, która jest wynikiem korzystania z różnych źródeł, to jeden fakt jest zastanawiający. Otóż autorem obydwu dzieł jest ten sam autor, czyli Plutarch. Pierwsza wersja pochodzi z biografii Antoniusza, a druga z Cezara. To co zadziwia, to fakt, że autor nigdy nie wyjaśnia, dlaczego nagle zmienił opisy samobójstwa Cassiusza. Plutarch, jako że sam pisał swoje dzieła, nie mógł dokonać tej pomyłki nieumyślnie. Ostatecznie okazało się, że zarówno sprzeczność w Ewangeliach, jak i ta w dziełach Plutarcha ma to samo źródło. Na początku musimy powiedzieć, że według obecnego konsensusu naukowego cztery Ewangelie są napisane w stylu starożytnych biografii. Jednakże, jak zauważył Craig Kinner, pomimo że większość badaczy Nowego Testamentu uznaje dzisiaj, że Ewangelie są najbardziej podobne do starożytnych biografii, tylko mniejszość z nich faktycznie przebadała inne starożytne biografie, aby zrozumieć, jakie konsekwencje ma dla Ewangelii ten gatunek literacki. W 2017 roku ukazała się przełomowa książka profesora Michaela Licony. Autor postanowił przeanalizować krzyżujące się ze sobą historie opisane w licznych biografiach Plutarcha. Autor ten urodził się w 50 roku naszej ery, czyli przed powstaniem pierwszej Ewangelii, a zmarł w 125, czyli po napisaniu ostatniej. Jest uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy pierwszego wieku i tak się składa, że pisał w tym samym stylu, co autorzy Ewangelii. Wyniki badań profesora Licony wykazały, że podobne sprzeczności, co w Ewangeliach, pojawiają się licznie w dziełach Plutarcha. Jednakże nie można ich wytłumaczyć tym, że autor korzystał z innych źródeł. Okazało się, że są one wynikiem zabiegów kompozycyjnych, jakie stosował Plutarch. W niniejszym filmie chciałbym przedstawić wam większość z nich i porównać do historii w Ewangeliach. Podświetlenie. Autor skupia się na osobie, aby podkreślić jej udział w danej scenie. Z tego powodu inne osoby, które biorą udział w danym wydarzeniu, nie są wspominane. Jako przykład u Plutarcha możemy podać historię Lucullusa, słynnego rzymskiego wodza. Pomimo zwycięstwa nad Pontem, jego przeciwnicy uniemożliwili mu odebranie tradycyjnego triumfu. Jak możemy przeczytać w jego biografii, wielu wpływowych Rzymian uważało to za niesprawiedliwe i dzięki ich staraniom Lucullus ostatecznie mógł odebrać zasłużony triumf. Jednakże inaczej tę historię Plutarch przedstawia w biografii Cato. Możemy w niej przeczytać, że tylko dzięki niemu Lucullus mógł cieszyć się triumfem. Udział innych wpływowych mężów został całkowicie pominięty. Innym dobrym przykładem jest przyznanie prowincji zabójcom Cezara. W zależności, którą z biografii przeczytamy, możemy się dowiedzieć, że Senat przyznał je Cassiuszowi i Brutusowi, Brutusowi, Cassiuszowi, Treboniuszowi, Cimberowi i Brutusowi Albinusowi, Brutusowi, Cassiuszowi oraz ich przyjaciołom lub Brutusowi i jego przyjaciołom. Zauważmy, że podobny przypadek znajdujemy w Ewangeliach, gdy próbujemy ustalić, ile było kobiet przy grobie Jezusa. Według Ewangelii Marka była to Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome. Według Ewangelii Mateusza była to Maria Magdalena i druga Maria. Według Ewangelii Łukasza Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne. Z kolei według Ewangelii Jana, Maria Magdalena i inne kobiety. Co równie ciekawe, Plutarch zawsze wymienia Brutusa. W Ewangeliach zawsze jest wymieniana Maria Magdalena. Ewangelista Jan przyznaje się nawet, że używa tego zabiegu.
niego, gdyż początkowo mówi tylko o Marii Magdalenie, a dopiero potem ta mówi, że kobiet jest więcej. Parafrazowanie, celowa modyfikacja czyjejś wypowiedzi. Jak zaznacza Craig Bloomberg, świat Ewangelii był światem bez znaków cudzysłów, a starożytni nie czuli potrzeby ich posiadania. Dopóki pisarze zachowywali zamiar mówcy, mieli swobodę w wyrażaniu jego lub jej dokładnych słów. Zasady cytowania danych mówców przedstawił w pierwszym wieku sofista Tion. Według niego pisarz miał prawo zmienić składnię danego zdania, dodawać coś do oryginalnych słów w celu wyjaśnienia dalszego opisu lub ulepszenia artystycznego, usuwać konkretne słowa, zastępować konkretne słowa. Plutarch używa tego zabiegu bardzo często. Od takich, w których pojawiają się pojedyncze zmiany, na przykład słowa Cezara wypowiedziane do Kaski, gdy ten zaatakował go sztyletem, powiększe, jak wypowiedź do pewnego senatora mówiącego o samokontroli, do znacznie większych, jak na przykład mowa pogrzebowa Antoniusza, w której jednej wersji ten wygłosił wzruszające przemówienie ku czci Cezara, innym Plutarch stwierdza, że było ono ostre i potępiało zabójców. W Ewangeliach widzimy wiele przykładów parafrazowania. Ewangelia Marka stwierdza, że Jezus nakazuje nie brać niczego prócz laski. Jednak w Ewangelii Łukasza Jezus mówi, żeby jej nie brać też. Dla starożytnych nie byłaby to jednak żadna sprzeczność. Łukasz, jak mówi teoria źródeł, korzystał z Ewangelii Marka, dlatego umyślnie sparafrazował jego słowa, zachowując znaczenie. Jak zauważa Craig Kinner, prace z tamtego okresu zazwyczaj szły w parafrazowaniu o wiele bardziej niż Mateusz czy Łukasz. Ich słowne podobieństwa do Marka są nadzwyczajne, biorąc pod uwagę starożytne standardy. Mike Licona dodaje: nie obserwujemy w żywotach Plutarcha podobnego przypadku do metody kopiuj-wklej, która jest często stosowana przez Mateusza i Łukasza. Połączenie. Łączenie dwóch lub kilku wydarzeń i przedstawienie ich jako jedno. Oraz przeniesienie. Świadome przypisywanie słów albo czynów konkretnej osobie, które tak naprawdę należą do innej osoby. Plutarch w czterech biografiach opisuje dwie ustawy rolne. W dwóch swoich dziełach umieszcza informację, że jedna ustawa była procedowana w styczniu, a druga pod koniec kwietnia. Jednakże wreszcie swoich biografii stwierdza, że ustawy te zostały przyjęte w tym samym czasie. Przykładem przeniesienia jest historia Brutusa, którego biografii możemy wyczytać, że ten nakazał Hortensiuszowi zabić Gajusa. Jednak w Antoniuszu Plutarch stwierdza, że Brutus zabił go osobiście. Innym razem Plutarch opisuje wydarzenie, w którym Amneus, reagując na przemówienie pewnego senatora o oszczędności, mówi: człowieku, ucztujesz jak Krasus, budujesz jak Lucullus, a przemawiasz do nas jak Katon. Jednak w podobnej sytuacji, podobnymi słowami, zareagował według Plutarcha Kato młodszy. Nie przestaniesz ty, coś bogaty jak Krasus, żyjesz jak Lucullus, a mówisz jak Katon? Odkrycie tych zabiegów pomogło nam zrozumieć pozorną sprzeczność między Ewangelią Marka a Mateusza. Według popieranej przez większość badaczy teorii źródeł, Mateusz wykorzystał Marka w swojej pracy. Mimo to, jego opis tego, co się stało przy grobie Jezusa, jest zupełnie inny. W Marku kobiety znajdują pusty grób i w środku przemawia do nich anioł. Z kolei w Mateuszu kobiety są przy otwarciu grobu, a anioł, który to zrobił, przemawia do nich z zewnątrz. Przez długi czas zastanawiano się, dlaczego Mateusz nie zharmonizował swojej pracy z Markiem. Teraz wiemy, że dokonał on połączenia i przedstawił odkrycie pustego grobu oraz otworzenie go jako jedno wydarzenie. Następnie przypisuje aniołowi słowa, które wypowiada młodzieniec w środku grobu. Przemieszczenie. Świadome wyrywanie wydarzenia z jego pierwotnego kontekstu i przeniesienie go w inne ramy czasowe. Przykładem przemieszczenia jest wykonanie przez Cezara pewnego gestu. Gdy jeden z jego zwolenników próbował mu założyć koronę, lud się oburzył. Cezar odmówił więc zostania królem i aby uspokoić ludzi, odsłonił szyję i powiedział, że jeśli chcą, to mogą go uderzyć i zabić. Jednak w innej biografii Cezar wykonuje ten gest, gdy nieumyślnie obraził ważnych senatorów i wpływowych ludzi. W Ewangelii znajdujemy podobny zabieg. Ewangelie synoptyczne umieszczają oczyszczenie świątyni jerozolimskiej pod koniec życia Jezusa. Jednak Jan uważa, że stało się to na początku jego działalności. Kompresja. Celowe skrócanie, a czasem pomijanie niektórych fragmentów z życia bohatera. Plutarch w swojej biografii Aleksandra Wielkiego napisał: przystępując teraz do opisu życia króla Aleksandra i Cezara, mam przed sobą tak olbrzymi materiał, że w przedmowie tej wypada mi jedynie prosić czytelnika, by mi tego nie brał za złe, jeżeli wiele rzeczy tutaj pominę i nie opowiem po kolei i szczegółowo wszystkich rozgłośnych ich czynów. Nie piszę przecież historii, lecz tylko biografię. Podobne słowa wypowiada święty Jan. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus
dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by było napisać. W biografii Cycerona Plutarch mówi o procesie jego niedoszłych zabójców. Według niej proces ich rozpoczął się 3 grudnia, a następnego dnia została wykonana egzekucja. Jednakże w biografii Cezara możemy wyczytać, że zarówno proces, jak i egzekucja miały miejsce tego samego dnia. Najlepszym przykładem zastosowania kompresji jest Ewangelia Łukasza z Dziejami Apostolskimi. Obydwa dzieła, według większości badaczy, zostały napisane przez jedną osobę. W Ewangelii mamy informację, że po ukazaniu się Jezusa uczniom, ten dał im tylko ostatnie pouczenie i w niebo wstąpił. Jednakże w Dziejach Apostolskich ten sam autor informuje nas, że Jezus przebywał z uczniami przez 40 dni. Ignorowanie chronologii. Jak zauważył Craig Kinner, wiele biografii zawierało podstawową chronologię tła życia i śmierci bohatera. Jednak większość środkowej sekcji była wypełniona przypadkowymi anegdotami. I tak, Plutarch przykładowo nieumyślnie powtarza już wspomnianą informację o Aleksandrze. Ta wolność w aranżowaniu materiału bez szacunku dla chronologii była szczególnie widoczna w typowych biografiach na temat mędrców, gdzie chronologia nie dostarczała ważnych informacji. Ksenofont w swojej ważnej pracy Wspomnienia o Sokratesie nie próbuje śledzić życia Sokratesa czy też chronologii, gdyż to nie było ważne. U Plutarcha znajdujemy sprzeczną chronologię tego, co robił Juliusz Cezar podczas polowania na Pompejusza. U Antoniusza i Cezara możemy znaleźć informację, że Cezar początkowo ściga Pompejusza, a gdy dowiaduje się, że ten uciekł drogą morską, wraca do Rzymu, aby złupić skarbiec. Następnie jedzie do Hiszpanii, aby pokonać legatów Pompejusza. Jednakże w biografii Pompejusza Cezar najpierw łupi skarbiec w Rzymie, potem ściga Pompejusza, a gdy dowiaduje się, że uciekł drogą morską, walczy z legatami w Hiszpanii. Podobną sprzeczność widzimy w Ewangeliach. U Mateusza chronologia kuszenia Jezusa wygląda następująco. Zamiana kamienia w chleb, skok ze szczytu świątyni, oddanie pokłonu szatanowi za władzę nad światem. Jednak Łukasz przedstawia inną chronologię. Zamiana kamienia w chleb, oddanie pokłonu szatanowi zamiast za władzę nad światem, skok ze szczytu świątyni. Uproszczenie. Gdy autor pomija pewne wydarzenia i szczegóły, które mogą komplikować narrację. Przykładowo w biografii Pompejusza Plutarch opisuje, że Brutus zamordował niejakiego Teodora brutalnymi torturami. Jednakże w biografii Brutusa mówi tylko, że ten go ukarał. Dlaczego Plutarch przemilczał tortury? Gdyż w biografiach przedstawia Brutusa jako umiarkowanego i łagodnego, a ta historia niszczyłaby ten obraz. W historii o wcześniej wspomnianym Lucullusie w jego biografii Plutarch stwierdza, że początkowo jego wrogom udało się zablokować możliwość odebrania honorów za odniesione zwycięstwa. Dopiero później wpływowi obywatele zmienili tę decyzję. Jednak w biografii Cato Plutarch twierdzi, że wrogom Lucullusa się to nie udało, właśnie dzięki Cato, który zablokował ich próby. Plutarch również pozbywa się jakichś postaci, jeżeli mu nie odpowiadają. Jego dzieła zawierają sprzeczność, jeśli chodzi o pytanie, czy Antoniusz i Oktawian byli podczas pierwszej bitwy z Brutusem. W biografii Brutusa jest informacja, że Oktawian uciekł, a Antoniusz udał się na mokradła, więc nie byli obecni podczas bitwy. Jednak w biografii Antoniusza możemy wyczytać, że ten był obecny podczas bitwy, a sugestie, że go nie było, to tylko plotki. Związane to było z tym, że w Brutusie Plutarch chciał przedstawić jego wrogów w negatywnym świetle, a w Antoniuszu przedstawiał wersję najbardziej dla niego korzystną. Podobne zabiegi widzimy w Ewangeliach. Na początku Marek stwierdza, że cały Sanhedryn poparł skazanie Jezusa. Później jednak pojawia się członek Sanhedrynu, który urządza Jezusowi pogrzeb, a Ewangelia Łukasza dodaje, że był on przeciwko uchwale skazującej Jezusa. Marek po prostu uprościł historię, pokazując, że wszyscy byli za zabiciem Jezusa. Podobnie jest z pytaniem, czy obydwaj złoczyńcy obrażali Jezusa. Według Marka i Mateusza tak, ale według Łukasza tylko jeden. Zarówno Marek, a za nim Mateusz upraszczają tę historię i pokazują, że każdy ze złoczyńców był przeciwko Jezusowi. Łukasz, który jak wiemy korzystał z Ewangelii Marka, przedstawił całą historię i nie uważał, że to będzie jej zaprzeczać. Podobnie, co kobiety zrobiły, gdy odkryły pusty grób? Według Marka nic nie zrobiły, bo się bały. Jednakże według reszty pobiegły do uczniów. Otóż Marek po prostu uprościł historię i pozbył się kobiet. Podobnie jak Plutarch pozbył się Antoniusza z pierwszej bitwy. Mateusz i Łukasz, którzy jak wspomnieliśmy, korzystali z Ewangelii Marka, zamiast zharmonizować swoje dzieła z Markiem, zrozumieli, że dokonują uproszczenia, dlatego spisali swoje wersje. Rozszerzenie szczegółów narracyjnych, modyfikowanie szczegółów narracji, a czasem dodawanie wymyślonych wydarzeń, aby ulepszyć historię albo wypełnić lukę. Dochodzimy do początkowej sprzeczności, czyli do samobójstwa Kasjusza. Plutarch w dwóch swoich biografiach mówi, że ten został zabity przez swojego wyzwoleńca, w tym jednej, że przez ścięcie mieczem. Z kolei w biografii Cezara jest zdania, że Kasjusz sam popełnił samobójstwo tym samym sztyletem, którym zabił Cezara. Powód tego był bardzo prosty. Taka śmierć lepiej pasowała w biografii Cezara. Miała za zadanie pokazać, jak żałośni byli jego wrogowie, którzy skończyli tak jak on. Podobnie Mateusz twierdzi, że Judasz zabił się wieszając na drzewie, gdyż chciał porównać
porównać jego śmierć do śmierci Jezusa. Obydwoje zmarli na drzewie, a przynajmniej tak interpretowali ukrzyżowanie Żydzi. Czyli zdrajca skończył tak jak jego ofiara. Podobnie Kasjusz w historii Plutarcha skończył jak Cezar. Trzeba jednak pamiętać, że autorzy nie mieli prawa dokonywać radykalnych zmian czy wypełnień. Jak twierdzi Craig Kinner, podręcznik retoryczny pochodzący prawdopodobnie z pierwszego wieku naszej ery zaleca uczniom poszerzanie albo zagęszczanie historii poprzez skracanie przemówień lub opisywanych szczegółów. Chociaż autor może dodać szczegóły znane z innych źródeł oraz dodać opis, który jest ukryty w narracji albo po prostu prawdopodobny, to jego przykład rozszerzenia nie może zmieniać istotnie sensu historii. Podsumowanie. Dlaczego autorzy Ewangelii wybrali ten gatunek literacki do opisu życia Jezusa, a nie coś, co było stricte historyczne? Z tego samego powodu, dlaczego biografowie korzystali z tych narzędzi kompozycyjnych. Jak zauważa Mike Grant, historycy greccy i rzymscy, jeżeli chcieli odnieść sukces, musieli opowiadać ekscytujące historie. Jeżeli chcieli oczarować publiczność swoim publicznym czytaniem, musieli oni sprawić, by historia była dobra i wciągająca. Problem jednak był taki, że w imię tej sztuki, historycy rozwinęli tendencję do odchodzenia od ścisłych faktów historycznych imię dobrej historii. Ewangeliści chcieli, aby Ewangelia odniosła sukces, dlatego woleli ją napisać w sposób, jaki będzie najbardziej atrakcyjny dla odbiorców. Co jak wiemy, im się udało. Musimy oczywiście uważać i nie dopatrywać się wszędzie narzędzi kompozycyjnych, gdyż równie dobrze możemy spróbować zharmonizować sprzeczne historie, jak na przykład tę o śmierci Judasza. Oczywiście, dalej wielu sceptyków może mówić, że przez same te zabiegi kompozycyjne historia jest zmieniana, dlatego historyczna wartość Ewangelii jest mała. Wydaje się, że najlepiej podsumował to Mike Licona. Jan i inni ewangeliści nie byli wyjątkowi w tworzeniu alternatywnych chronologii i w korzystaniu z innych zabiegów kompozycyjnych, gdy chcieli coś przekazać. Czy te wydarzenia się wydarzyły? Tak. Czy wydarzyły się dokładnie tak, jak zostały opisane w przytoczonych przeze mnie 4 przypadkach? Nie. Czy kluczowe sprawy zostały przez nich wymyślone? Nie. Te historie są wystarczająco prawdziwe i mamy pewność, że otrzymujemy dokładny opis tego, co się wydarzyło. Jednak ta wiedza sprawia, że musimy jeszcze raz spojrzeć na tradycję ustną, gdyż wielu krytyków uważało, że ta jest zmienna, a jako dowód pokazywali sprzeczność w Ewangeliach. What evidence do we have that the stories about Jesus' death and resurrection got changed? You can read the stories yourself. Simply read Mark's account of Jesus' death and then read John's account of Jesus' death and make a list of everything that happens in both and compare your lists. O tym jednak będzie inny odcinek.